Cześć. W tym filmiku porozmawiamy sobie o słownikach. Czyli tak jak w poprzednim filmiku i w poprzedniej serii filmików rozmawialiśmy o listach, no to słowniki to też są takie obiekty, które pozwalają nam przechować jakąś kolekcję innych obiektów, ale troszkę się różnią od list. Więc jak na przykład możemy zdefiniować sobie słownik? No to widzimy w tej komórce tutaj, czyli definicję słownika zaczynamy od nawiasów, to są chyba klamrowe, o tak właśnie, nawiasów klamrowych. No i wewnątrz tych nawiasów klamrowych wpisujemy elementy i rozdzielamy je też przecinkiem, czyli tu jest przecinek tu, czyli widzimy, że to jest jakby jeden element słownika, to jest jeden element słownika. I to jest jeden element słownika. No i jakby co tutaj jest? No widzimy, że każdy element zawiera taki dwukropek. I tutaj jest tak, że jakby po lewej stronie tego dwukropka jest string, a po prawej stronie jest jakaś liczba. No bo każdy element w słowniku to jest tak naprawdę taka, składa się z pary, która składa się z klucza i wartości. Więc każdy element to jest klucz i wartość jakaś. W tym przypadku kluczem to jest ten string po lewej stronie, czyli vanilla, a po prawej stronie mamy wartość 2.29. Tutaj jest strawberry, tutaj jako klucz, a tutaj jako wartość 2.35. Jak widzimy tutaj po nazwie tej zmiennej, ice cream prices, no to możemy się domyślić, że ten słownik zawiera jakieś informacje o cenach różnych tam smaków lodów. No i w tym przypadku kluczami są jakby te smaki lodów, vanilla, strawberry, chocolate, a wartości to są ceny tych smaków. Na przykład w domyśle mogą być to złotówki albo dolary. No i tutaj mamy ceny. No i jakby tak wygląda definicja słownika, ale w Pythonie można też instrukcję jakąś tam jakąś instrukcję, którą chcemy napisać ją na przestrzeni kilku linijek, żeby poprawić czytelność. Przykładowo, tu mamy ten sam słownik, dokładnie ten sam słownik zdefiniowany co w tej komórce, tyle że ta definicja jest jakby rozprzestrzeniona na tutaj chyba pięciu linijkach, tak? No tak. No i tutaj widzimy, że jakby zaczyna się i kończy definicja słownika, a tu mamy elementy. I to jest trochę bardziej czytelne, no bo mamy jakby każda linijka zawiera oddzielny element i tu widzimy, że to jest klucz, tutaj wartość i tu przecinkiem oddzielone. No i może być to po prostu łatwiejsze do czytania, szczególnie jeżeli mamy jakiś taki długi słownik, który zawiera wiele elementów, jakby definiujemy taki słownik od razu, który ma dużo elementów, no to tutaj jakby może nam nawet zabraknąć miejsca, no bo w pewnym momencie jakby dojdziemy tutaj do momentu, gdzie kończy się nasz ekran, więc w takim wypadku po prostu lepiej jest zdefiniować słownik w taki sposób, bo jest to po prostu bardziej czytelne. Ponieważ słowniki składają się z elementów, no to oczywiście można użyć funkcji len. Bo nie zdefiniowaliśmy najpierw tego słownika, więc trzeba uruchomić tą komórkę. Można też tą uruchomić, żeby zobaczyć, że to też jakby zwraca, jakby nie ma żadnych błędów. No i teraz, jeżeli uruchomimy funkcję, tą komórkę, w której jest funkcja len, no to widzimy, że zwraca nam wartość 3, no bo ten słownik Ice Cream Prices ma 3 elementy. Możemy też użyć funkcji type, żeby zobaczyć, że typ tej zmiennej Ice Cream Prices to jest dict. To jest skrót od dictionary, czyli to jest po prostu słownik po polsku. Słowniki, podobnie jak listy, mogą przechowywać różnego typu obiekty, czyli jeden słownik może zawierać obiekty o różnych typach.
Tutaj mamy taki słownik, który przypisujemy do zmiennej user info. W domyśle jest to słownik, który zawiera jakieś tam informacje o użytkowniku. I tu widzimy, ma klucz username, czyli jakby login, nazwa użytkownika. Tutaj mamy string, który jakby odpowiada tej nazwie użytkownika. Mamy też klucz age, to jest wiek użytkownika. Mamy też klucz interests, który zawiera listę. No i to są jakaś tam lista jakby zainteresowań tego użytkownika. No i też mamy, widzimy klucz private info, czyli jakieś takie, powiedzmy, prywatne informacje, które być może nie chcemy pokazywać innym użytkownikom. No i tutaj na przykład widzimy kolejny słownik jako wartość przypisaną do tego klucza. To jest kolejny słownik, który zawiera dwa elementy. Jeden to jest jakby informacja o ostatniej dacie zalogowania, no i też druga informacja, jakby pełne imię tego użytkownika. Czyli widzimy, że jakby nie ma problemu, żeby w słownikach mieć listy i kolejne słowniki, i jakby można to zagnieżdżać dowolnie. Co być może zauważyliście, że kluczami tych słowników są stringi. Nie jest to wymagane. Można na przykład użyć też liczb jako kluczy. Czyli przykładowo możemy sobie stworzyć taki słownik, przypiszmy go do X-a, gdzie mamy coś takiego. Tutaj na przykład B i trzeci element to będzie C. No i jak zdefiniujemy taki słownik, no to widzimy, że jakby wszystko jest OK i możemy następną komórkę. Teraz mamy, jakby uzyskaliśmy coś podobnego do listy, bo możemy teraz jakby te elementy po indeksie, tak jak listy, że tak powiem, możemy się odwoływać do tych elementów w taki sposób. No, można o słownikach myśleć jako o takich listach, gdzie możemy po prostu własny indeks jakby przypisać każdemu elementowi. No i ten indeks jest nazywany kluczem. No i analogicznie można się odwoływać do tych elementów po kluczu, ale to jakby w późniejszym filmiku przerobimy. Tutaj jeszcze jedną rzecz, jaką chciałem powiedzieć, jakby jednym wymogiem słownika jest to, że nie może, każdy klucz musi być unikatowy, czyli nie może być żadnych duplikatów, nie może być sytuacja, w której jest jakiś klucz, który się powtórzył. Jeżeli spróbujemy zrobić coś takiego, tak jak tutaj definiuję słownik, który ma dwa razy klucz A, no to po prostu Python nadpisze tą wartość tym, co jest tutaj. Nie pozwoli nam po prostu tworzyć słownika, który ma dwa takie same klucze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku.